Ogólnie to chodzi o dokładność latania. W większości przypadków są wyznaczone cele, do których pilot musi dolecieć. Tylko dowcip polega na tym, że balonem się nie steruje, prawda? Leci się tylko i wyłącznie z wiatrem. I sztuką jest znalezienie sobie takiego wiatru, żeby do tego celu dolecieć. Także piloci szukają na różnych wysokościach jakichś takich wiaterków większych, mniejszych, sprawdzają, jakie tam są kierunki i w ten sposób dolatują do celu. Pilot, który doleci najbliżej, wygrywa konkurencję i dostaje 1000 punktów, reszta proporcjonalnie mniej. I takich konkurencji w locie może być kilka. I tak jak mówię, może to być cel, może to być na przykład jakaś strefa, do której trzeba dolecieć albo jak najszybciej, albo jak najdalej w tej strefie być, albo jak najbliżej. Co się sprowadza też do dokładnego latania. Była dzisiaj konkurencja, która nazywała się wyścig do strefy, tylko strefa była tak zrobiona, że pilot musiał sobie wybrać, czy ma lecieć dolnym wiatrem i ma blisko do tej strefy, czy lecieć górnym wiatrem i ma daleko. Z tym, że dolny wiatr był słaby, a górny bardzo szybszy. No i tutaj musiał sobie wykalkulować, co mu się bardziej opłaca. Generalnie całość latania balonem polega na precyzyjnym dolocie do jakiegoś celu wyznaczonego przez sędziego i wykorzystanie w powietrzu różnych kierunków wiatru. A dlaczego pan się zdecydował latać? Tak jak zawsze, gdzieś tam przypadek tkwi, dlatego zacząłem dawno, dawno temu latać i podoba mi się to i nie zamierzam na razie przestawać. A dlaczego się podoba? Przepiękne widoki, można spotkać fantastycznych ludzi, fajni koledzy, załogi. A generalnie trudne są te konkurencje, o których pan wcześniej już nam powiedział? To jest tak jak w każdym sporcie, że jak pasuje wszystko, to konkurencje są łatwe, a nieraz jest ciężko, ciężko, ciężko. A co jest najtrudniejsze? Wygrywać. Trzeba się skupić czy nie? No właśnie to nas różni. Ja nie jestem skupiony i dlatego prowadzę w klasyfikacji. A reszta kolegów tak bardzo się skupia przed lataniem, że to skupienie uniemożliwia im podejmowanie takich
decyzji, które pozwalałyby tutaj osiągnąć sukces. No i chyba drugi rok z rzędu po dwóch czy po trzech dniach lotnych udaje mi się prowadzić. Latanie balonem w tej chwili to już nie jest swobodne unoszenie się w powietrzu i podglądanie elementów krajobrazu i z tych elementów składanie sobie pomysłu na lot. To przede wszystkim jest technika, komputer i takie logistyczne tło. Wydawałoby się, że te statki powietrzne bardzo wolno przemieszczają się po niebie, a wbrew pozorom każdy z nas ma kilka GPS-ów, może nawet czasami dwa laptopy na pokładzie, często połączone drogą radiową z tymi laptopami, z tymi komputerami, które są w samochodzie, i to praca ekipy i całość składa się na ostateczny sukces. Ale chyba przyjemności trochę też w tym jest. No pewnie, że tak. No, moją pasją jest dzielenie się moją pasją, to po pierwsze. A po drugie, to gdybym tego nie kochał i gdybym tego bakcyla nie połknął już chyba 20 lat temu, to bym w tym nie tkwił. To bym nie rzucał swojej pracy zawodowej, swoich obowiązków codziennych i przyjeżdżał brać udział w karuzeli kilka razy w ciągu roku. No to co za tym skłoniło? Co jest takiego przyjemnego, że skłoniło pana do takich decyzji? No, nieustraszony nie lęka się losu i kara, a latanie balonem to właśnie sposób na to, żeby się swobodnie w powietrzu unosić. No i tyle. No, jest to na pewno też realizacja jakiejś takiej męskiej przyjemności związanej z rywalizacją, czasami z wygrywaniem, czasami z porażką, ale też przede wszystkim możliwość unoszenia się w powietrzu, nowej perspektywy i nowego dystansu do otaczającego nas świata. Myślę, że jest wiele czynników, które składają się na to, że tak wiele osób zaraziło się tym sportem. Przede wszystkim ekip, które nie latają, a ich sympatia na pewno jest najmniejsza i zaangażowanie również, żeby te statki mogły się unosić, żeby piloci mogli walczyć, żeby zawody mogły się odbywać.